Witam Was serdecznie w nowym filmie. Jak nakazuje jakaś moja wewnętrzna tradycja, nagrywam go w środku nocy, ale tym razem ta aura idealnie pasuje do tematyki odcinka, dlatego że jest nią Halloween i zbliża się ono do nas wielkimi krokami. Pewnie wiecie, że ja uwielbiam ten dzień w roku i myślę, że w dużej mierze wynika to z mojego zamiłowania do kina grozy. A ja uwielbiam je właśnie też w tym nieco kiczowatym i pretensjonalnym wydaniu. I w związku z tą moją miłością do kina i miłością do Halloween chciałabym podzielić się z Wami dzisiaj moimi propozycjami filmów i seriali, które w mojej ocenie warto obejrzeć właśnie w tym halloweenowym okresie. Będą propozycje bardzo przerażające, ale też znacznie lżejsze, jakieś czarne komedie, animacje, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Halloween kojarzy mi się z filmami o duchach, demonach, z horrorami gotyckimi, ze slasherami i w dużej mierze z Timem Burtonem, który przecież sam w sobie jest synonimem tego dnia. Także tego będzie dzisiaj sporo. Zaczniemy od trzech filmów mojego dzieciństwa, które lata temu widziałam i przerażały mnie i poniekąd też kształtowały ten mój gust, a dzisiaj z wielkim sentymentem lubię do nich wracać. Totalna magia. Internet mówi mi, że gatunek tego filmu to coś pomiędzy fantastyką a komedią romantyczną, ale dla mnie ten film od zawsze miał w sobie coś przerażającego. Jest to historia dwóch młodych czarownic i ich miłosne przygody. Choć naiwne, dla mnie niepowtarzalne i niezwykle klimatyczne, w rolach głównych zobaczymy Nicole Kidman i Sandry Bullock we wspaniałej estetyce lat 90. Ja zawsze bardzo lubiłam postać Nicole, ale niestety w życiu codziennym dużo bliżej mi do Sandry, która odgrywa tam taką zupełnie niepoprawną romantyczkę. Jeśli macie ochotę na coś mrocznego, ale jednocześnie bardzo lekkiego, to polecam Wam wrócić do tego filmu, który pewnie większość moich rówieśników doskonale pamięta z dzieciństwa. Wywiad z wampirem to kultowy dramat z elementami horroru, który światło dzienne ujrzał w roku, w którym się urodziłam. To romantyczny film o cierpieniu wampira. A wampiry intrygowały mnie właściwie od czasu, kiedy jako dzieciak zobaczyłam jakąś scenę z Nosferatu. Jednak wampiry w wywiadzie są piękne, dostojne, a sam film niemalże teatralny, a powroty do niego aż do dziś przyprawiają mnie o ciarki. Jeśli jakimś cudem nie widzieliście jeszcze tego filmu, to koniecznie musicie nadrobić. Inni to ostatni film mojego dzieciństwa, o którym nie mogłam dzisiaj nie wspomnieć, dlatego że ma on już ponad 20 lat, a wciąż ujmuje mnie swoją prostotą i pełną niepokoju atmosferą. Opowiada o przerażających wydarzeniach, które mają miejsce w starym domu zamieszkiwanym przez młodą matkę, jej dzieci oraz służbę. Nawiedzona posiadłość i zachwycająca Nicole Kidman w roli głównej. Czy to nie brzmi jak idealny pomysł na halloweenowy seans? Vincent. Przechodzimy do Tima Burtona, czyli mojego filmowego, reżyserskiego guru i jednocześnie halloweenowego króla. Jego filmy najlepiej zacząć oglądać właśnie od tej króciutkiej animacji poklatkowej, która jest dostępna nawet na YouTubie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. I mimo, że to jedno z pierwszych dzieł Burtona, to idealnie podsumowuje ono całą jego przyszłą twórczość. To krótka opowieść o chłopcu, który znudzony zwyczajnym życiem ucieka do świata wyobraźni, w której panuje mrok. Estetyka, którą obrał Burton tworząc ten film, będzie towarzyszyć mu już zawsze. Jeździec bez głowy. Dla mnie to film niemalże doskonały. W swojej romantycznej treści i w swojej formie bardzo zgrabnie nawiązuje do starego kina.
Komisarz przyjeżdża do miasteczka, aby rozwiązać tajemnicę mrocznych przestępstw. Ten film chwyta za serce i zachwyca wizualnie od pierwszej do ostatniej minuty. Chociaż niektórym może wydawać się przestylizowany, to ja absolutnie to kupuję i uwielbiam panujący tam nastrój. Sok z Żuka to czarna komedia Tima Burtona. Dom zamieszkują duchy dawnych lokatorów, a kiedy wprowadzają się tam nowi, żywi, duchy postanawiają skorzystać z pomocy egzorcysty z zaświatów. To mrok w bardzo lekkim wydaniu, ale jak słyszeliście po opisie fabuły, jest on bardzo wyjątkowy, także wizualnie, bo te efekty z lat 80. gwarantują halloweenowy kicz w pełnej krasie. Gnijąca panna młoda. O tej animacji chyba zbyt wiele mówić nie muszę i nie muszę jej jakoś szczególnie zachwalać i reklamować, bo ja oglądałam ten film milion razy i chyba też milion razy już Wam o nim wspominałam, ale nie mogło go tutaj zabraknąć. Zaczyna się od przypadkowych zaręczyn nieśmiałego Wiktora z martwą dziewczyną. To naprawdę smutny, ale bardzo piękny film, który wzrusza mnie za każdym razem, kiedy go oglądam, a w postaci gnijącej panny młodej znajduje wiele własnych cech i to może dlatego. Ścieżka dźwiękowa z tego filmu jest jedną z moich ulubionych w historii. Sweeney Todd. Równie mocno kocham muzykę z tego filmu. To kolejny jednocześnie romantyczny i przerażający musical. Opowiada o relacji mrocznego fryzjera z właścicielką baru, w którym serwuje się podejrzane paszteciki. Chociaż ten opis fabuły osobom, które filmu nie widziały, może wydawać się naprawdę dziwaczny, to uwierzcie, że to najdoskonalsze połączenie aktorskie Bartona, czyli Johnny i Helena, plus wiktoriański Londyn w tle, to dało naprawdę niesamowity efekt. Chociaż nie ukrywam, że to jeden z najdrastyczniejszych filmów tego reżysera. Miasteczko Halloween. Jak sam tytuł wskazuje, jest to halloweenowy klasyk, a opowiada o dniowym królu, który wydostaje się z halloweenowego miasteczka i postanawia zająć miejsce świętego Mikołaja. Film niezaprzeczalnie bawi, ale też ma świetną ścieżkę dźwiękową, świetny klimat i jest po prostu obowiązkową pozycją w tym czasie między Halloween a gwiazdką. Koralina i tajemnicze drzwi. Podobnie jak w przypadku produkcji Bartona, mam tutaj pewną wątpliwość, czy film ten powinny oglądać dzieci, mimo że tak mogłoby się wydawać. Piękna, choć momentami niezwykle smutna opowieść o ucieczce dziewczynki do dziwacznego świata, podczas gdy ten zwyczajny pełen jest smutku i rozczarowań. Niepowtarzalny nastrój, świetna symbolika i znowu piękno zarówno formy, jak i treści. Crimson Peak. Czas na film jednego z moich ulubionych reżyserów. To horror z 2015 roku. Opowiada o młodej pisarce, która zakochuje się w tajemniczym przybyszu. Wciągająca, choć bardzo krwawa historia, a do tego perfekcja wizualna, świetne zdjęcia, kolory, światło, kostiumy, scenografia. Dodam Wam w opisie tego filmu link do wideo, w którym będziecie mogli zobaczyć, jak powstawały na przykład efekty i przekonacie się, jak olbrzymią rolę odgrywa postprodukcja filmu. To jest coś niesamowitego. Jeżeli lubicie horrory gotyckie, to jest propozycja doskonała dla Was. Babadook to horror o samotnej matce i jej problematycznym dziecku. Chłopiec twierdzi, że w ich domu czyha potwór. To naprawdę dobra, wielopłaszczyznowa produkcja. Straszy nie tylko w ten najbardziej powierzchowny, banalny sposób, bo czasami nasze umysły są dużo bardziej przerażające niż potwory spod łóżka. The Lodgers. Przeklęci. To film, co do którego nie miałam zbyt dużych oczekiwań, dlatego że opinie, które o nim słyszałam, czytałam, nie były zbyt pochlebne. Dlatego tym bardziej on pozytywnie mnie zaskoczył. To film o rodzeństwie mieszkającym w starym domu i o ich dziwnej relacji. Jaką tajemnicę skrywają te stare mury? Subtelność i eteryczność połączone z grozą.
piękne zdjęcia i wciągająca fabuła w jednym. Czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii. Przyznam szczerze, że do tego horroru miałam kilka podejść. Najpierw trochę mnie nudził, ale finalnie bardzo oczarował. To opowieść o rodzinie mieszkającej na odludziu. Porwanie ich dziecka początkuje serię tragicznych i coraz bardziej przerażających zdarzeń. Czaruje swoją surowością, chłodem i poczuciem niepokoju, które jest potęgowane dzięki niejednoznacznie stworzonym postaciom. A osadzenie tej historii w czasach pełnych przesądów tylko dodatkowo dodaje nastroju. Wielkim plusem jest też to, że autorzy filmu pozostawiają widzowi całkiem spore pole do własnej interpretacji. Kocham filmy całym sercem, ale uwielbiam czasem obejrzeć też jakiś mroczny serial i wiem, że Wy też lubicie seriale, dlatego i tutaj mam dla Was kilka poleceń. Twin Peaks. To klasyk i jeden z moich ulubionych seriali. Choć zdecydowanie bardziej thriller niż horror, to ma właśnie taki mroczny klimat. Opowiada o śledztwie związanym z morderstwem mojej imienniczki Laury Palmer. Tajemnicze miasteczko, zagadkowe postaci, śledztwo pełne emocji i dużo czarnej kawy. American Horror Story. Każdy sezon AHS to zupełnie inna historia nawiązująca do klasyki gatunku. Zdecydowanie są sezony słabsze i mocniejsze. Moje ulubione to drugi, ten o szpitalu psychiatrycznym prowadzonym przez zakonnicę, trzeci o szkole dla czarownic i piąty o pełnym tajemnic hotelu. Ja uwielbiam obsadę tego serialu i wydaje mi się, że każdy po obejrzeniu paru sezonów jest niesamowicie zżyty z aktorami, którzy wcielają się w główne postaci. Nawiedzony dom na wzgórzu. To chyba najlepsza z moich halloweenowych serialowych propozycji. Jak mówi już sam tytuł, serial opowiada o losach rodziny zamieszkującej dom, w którym dzieją się coraz dziwniejsze rzeczy. Niebywale wciągająca fabuła, świetne zdjęcia i doskonale zbudowane postaci. Do tego zgrabne retrospekcje i zmieniająca się perspektywa postrzegania historii wraz z pojawianiem się kolejnych postaci. To taki rodzaj serialu, po którym marzę się tylko o tym, aby go odzobaczyć i móc przeżyć to jeszcze raz. Krzyk. To serial oparty na serii filmów o tym samym tytule i szczerze mówiąc nie oczekiwałam od niego zbyt wiele. I faktycznie jest to typowy slasher, czyli grupka nastolatków plus psychopatyczny morderca, ale jest naprawdę dobrze zrealizowany, a fabuła nie aż tak oczywista, jak mogłoby się wydawać, mimo wykorzystania miliona schematów znanych nam dobrze z innych horrorów. Wciągający i niewymagający. Marianne. To nowy serial Netflixa, który przypadnie do gustu fanom grozy. Młoda, popularna pisarka powraca do rodzinnego miasteczka, w którym przed laty wydarzyła się tragedia, będąca jej inspiracją w tworzeniu. To serial bardzo nierówny w zależności od odcinka, ale według mnie i tak godny uwagi, bo ma naprawdę sporo faktycznie przerażających momentów, a do tego mroczny klimat nadmorskiego miasteczka, który ja uwielbiam. Na koniec nasza serialowa wisienka na torcie, czyli Sabrina. To taki mrok w bardzo lekkim, rozrywkowym wydaniu. To serial bardziej dla nastolatków, ale mnie on naprawdę oczarował. Zdjęcia, scenografia i kolory to po prostu majstersztyk, a postać Sabriny jest stworzona tak, że aż chciałoby się nią być. Plusem jest to, że mimo swojej nieskomplikowanej fabuły, na każdym kroku stara się mówić o ważnych problemach młodych ludzi i uczyć tolerancji. Ale zdecydowanie największym, niezaprzeczalnym atutem tego serialu jest postać Nika. To jest tak bardzo mój gust. I jeśli Wy oglądacie Sabrinę, to koniecznie dajcie znać, czy jesteście Team Nick, czy Team Harvey. I mam nadzieję, że mnie nie zawiedziecie. Na koniec taki mały dodatek. Ostatnio, kiedy byłam w Warszawie, widziałam plakaty spektaklu Rodzina Adamsów w Teatrze Syrena w Warszawie. Jest to musical, na którym ja byłam w zeszłej jesieni i bardzo dobrze to wyjście wspominam.
dlatego chciałabym Wam polecić także to. Zawsze wyjście do teatru to taka możliwość realnego poprzebywania w jakiejś rzeczywistości, w jakimś wykreowanym świecie i ten świat rodziny Adamsów w Teatrze Syrena jest naprawdę świetnie stworzony. Chociaż nie jest to do końca moje poczucie humoru, ale sama wizualna strona jest świetna, więc jeżeli tylko będziecie mieli szansę zobaczyć, to ja Wam ogromnie, ogromnie polecam. I to już wszystkie propozycje filmów i seriali na dziś. Mam wielką nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że z tych propozycji skorzystacie. Przepraszam Was ogromnie za to, że te moje komentarze dotyczące produkcji były tak krótkie, jednak chciałam Wam zaprezentować cały przekrój rzeczy, które warto obejrzeć w Halloween. Dlatego nie chciałam, aby ten film był aż tak długi, nie chciałam Was zanudzić i mam nadzieję, że te krótkie polecenia wystarczą. Proszę, napiszcie mi w komentarzu, jaki mroczny film Wy mi polecacie. Jestem ogromnie ciekawa Waszych odpowiedzi i widzimy się tutaj na kanale niebawem, wkrótce. Życzę Wam cudownego Halloween. U mnie właściwie jest już ranek, ale to nic dziwnego. Dobranoc, dzień dobry. Czy serio motory muszą jeździć za oknem o 2 w nocy? The Lodgers. Przekręci. Przekręci. No co jest z tymi niedoberzami? Nie. Wracaj tu, gagatku. Crimson Peak. Crimson Peak. Duchy zamieszkują duchy dawnych lokatorów.